Tak, wspomniałem przed chwilą, że technika może nas zgubić i ta mała przerwa to oczywiście sprawy techniczne. Ja serdecznie Państwa witam na kolejnym wykładzie z serii Bóg, Honor, Ojczyzna. Przypomnę, jeśli ktoś nie pamięta, że hasło Bóg, Honor, Ojczyzna jest taką dewizą Wojska Polskiego, a więc siły militarnej, która ma bronić naszej ojczyzny i która kieruje się honorem żołnierskim czy też rycerskim, no i która także oczywiście jest przywiązana do kraju, który ją tą siłą zbrojną zorganizował. Ja pomyślałem, że jest to całkiem dobre hasło na tytuł biblijnych wykładów, które omawiają rzeczy naprawdę ważne, no bo jeśli coś jest dewizą, to znaczy, że ludzie, którzy wyznają pewną zasadę, czy podpisują się pod pewnymi hasłami, w swoim życiu się nimi kierują, prawda? No i w związku z tym, że Bóg oczywiście dla ludzi wierzących jest na pierwszym miejscu, o tym honorze, którym mówiliśmy, to troszkę mieliśmy wątpliwość, zwłaszcza do tego elementu, który powoduje konieczność zemsty dla ludzi honorowych. Uznaliśmy, że Biblia nie pochwala tego typu zachowania. Raczej Bóg, chociaż jest jak najbardziej sprawiedliwy, jest także miłosierny i nierychły do gniewu. I jest to istota, która oczywiście stara się ratować, a nie gubić tych, którzy błądzą, czy popełnili coś niewłaściwego, czy nawet może obrazili samego Pana Boga. Pozwólcie, drodzy, że rozpoczniemy nasze rozważanie od kilku słów modlitwy. Zapraszam, abyśmy na modlitwy powstali. Chcemy, dobry Boże, podziękować Tobie za ten wspólny czas, który możemy spędzić, rozważając rzeczy ważne, związane z naszą doczesnością, ale przede wszystkim także wiecznością. Chcę prosić o błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy przybyli na to spotkanie, ale także dla wszystkich tych, którzy będą oglądali ten program poprzez łącza internetowe, poprzez to, co daje nam współczesna technika, a przede wszystkim prosimy, aby Twoje Boże Słowo, Twoje myśli zgodne z Nim były tutaj w sposób właściwy prezentowane, aby imię Twoje było uwielbione, a my, abyśmy mogli żyć zgodnie z tym, jak Tobie się podoba. Wysłuchaj tej modlitwy, którą do Ciebie, drogi Ojcze, zanosimy w imieniu naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze, czyli tytułem wstępu już żeśmy wspomnieli to, co było na ostatnich wykładach. Dzisiaj będziemy mówili na temat ojczyzny. I pierwszy tutaj slajd informuje nas o tym, że w zasadzie są dwa główne znaczenia słowa ojczyzna. Przede wszystkim ojczyzna to termin, który odnosi się do przestrzeni człowieka, który może być jako jednostka traktowany, bądź do zbiorowości, prawda? Czyli na przykład do pewnej grupy etnicznej, czy do pewnego narodu. I to jest ta ojczyzna wyznaczona jest miejscem urodzenia, mieszkania przez istotną część życia lub pochodzenia przodków. Albo też może to być związane z przywiązaniem do określonych wartości. Tak to się definiuje określenie ojczyzna. Na nasze potrzeby w zasadzie byśmy mogli powiedzieć, że będzie nas interesowała ojczyzna w sensie takim, jako ojczyzna w sensie narodu, prawda? Ale też w sensie takim jednostkowym, bo słowo ojczyzna pochodzi od słowa ojciec. Prawda? Z ojcem była związana ojcowizna, czyli to gospodarstwo ojca, rodziny, prawda? Tam, gdzie może żeśmy się wychowywali, tam, gdzie być może właśnie byliśmy przywiązani do pewnego terenu, do pewnych
ludzi, którzy tam żyli, do pewnych zachowań. No i w tym takim bardziej osobistym znaczeniu jak najbardziej kiedyś się mówiło, a skąd pochodzisz, albo gdzie jest twoja ojczyzna, w sensie nawet takim lokalnym, to oczywiście ludzie mówili, a ja jestem stąd, ja jestem z gór, a ja z nadmorza, a ja ze Śląska, a ja z Zagłębia. No i oczywiście z tym się wiąże dużo treści, dużo nieraz emocji i no przede wszystkim też po prostu nasze emocje, prawda, bije bliżej, mocniej nam serce, gdy jesteśmy na terenie, który jest nam dobrze znany i związany z jakimiś szczególnymi przeżyciami, czy to z dzieciństwa, czy z młodości. Określenie ojczyzna wywołuje emocje. Nasz poemat narodowy rozpoczyna się strofami związanymi właśnie z ojczyzną, prawda? Chociaż tą ojczyznę w języku polskim nazwano Litwą, to oczywiście my rozumiemy tą bardziej uniwersalną treść w tym zawartą, jako dawniej ten kraj, który obejmował tak naprawdę dwa narody, czy nawet trzy narody, prawda? I ta Litwa, ojczyzna moja, to jak najbardziej podpisujemy się tutaj też, że to dotyczy i nas, i w zasadzie każdej nacji, która jest przecież przywiązana także do terenu, z którym związana jest ich jej egzystencja. A więc ty jesteś jak zdrowie. Pamiętacie, Mickiewicz mówi, że szczególnie ojczyzna jest doceniana kiedy? No wtedy, kiedy prawdopodobnie bardziej z przymusu czy z jakichś innych okoliczności trzeba opuścić tą ojczyznę. No i wtedy dopiero się docenia, prawda? Tak jak nieraz można powiedzieć, że ojca i matkę dopiero się docenia wtedy, ich trud wychowawczy, ich rady, ich wskazówki, kiedy człowiek opuszcza ojczysty dom, rodzinny dom. Tak samo jeśli chodzi o ojczyznę, jest całkiem podobnie. Nie? Ale dla nas, jako dla ludzi, którzy kierują się Pismem Świętym, Słowem Bożym, interesujące by było, jak w ogóle Pismo Święte patrzy na kwestię ojczyzny. Bo wiecie, my żyjemy w takim okresie, gdzie dużo jest propagandy. Tak? I nieraz, gdy włączymy jakiś środek masowej informacji, to tak tam dużo mówią o tej ojczyźnie. I tak bardzo mówią o miłości tej ojczyzny, że nam się czasami mogą zapalić jakieś czerwone światełka, czy to przypadkiem nie przesada, czy przypadkiem nie ulegamy jakiejś może manipulacji. No i w związku z tym trzeba by być może takiego pewnego dystansu, prawda? A jak jeśli jeszcze usłyszymy tego typu hasło, wybaczcie, że je powiem, no ale tak to jest. Żyjemy w danej okoliczności. Polska dla Polaków. No to pytanie, czy ta miłość ojczyzny nie idzie gdzieś na manowce, nie prowadzi, prawda? No bo tak naprawdę to nasz kraj, gdybyśmy nawet byli tak bardzo formalni, nazywa się Rzeczypospolitą Polską, tak? Rzeczpospolita to jest coś wspólnego. Co prawda wiodącym narodem jest naród polski, ale Rzeczpospolita to jest coś wspólnego. Kiedyś się nawet mówiło Rzeczpospolita obojga narodów, tak? Co było związane oczywiście z tym, że każdy tu mógł mieszkać i każdy mógł się cieszyć opieką państwa, szacunkiem sąsiadów, no i wzajemną takim po prostu szacunkiem, jaki się należy każdemu człowiekowi. Znalazłem taki tekst, który jest zaczerpnięty z Księgi Przypowieści Salomona, który jakby współgra z tą wypowiedzią, którą przed chwilą przypomnieliśmy sobie z poematu narodowego Pan Tadeusz, prawda? I tutaj w Księgach Przypowieści Salomon napisał, że tak jak ptak nieraz odlatuje od gniazda i jest zagubiony, tak jest człowiekiem, który gdzieś właśnie losy go rzuciły gdzieś daleko od własnego domu, od własnych rodzinnych stron.
Ja mogę takim przykładem się posłużyć, że pewnego razu w domu, gdzie mieszkam, na parapecie przyleciał gołąb. Był niezwykłej urody, naprawdę był piękny i wyglądało, że on się w ogóle nas nie boi. Gdy otworzyliśmy to okno, nie odleciał, a gdy jeszcze mu tam sypnęliśmy ziarenek troszkę, to zjadł te ziarna i całą noc siedział na tym parapecie. A gdy rano żeśmy znowu mu sypnęli, nawet nie sypnęli, tylko w ręce było ziarno, to już się nie zastanawiał, tylko przyleciał i praktycznie chciał usiąść gdzieś na ręce, żeby te ziarenka dziubać. I był z nami przez kilka dni. Wydawało się, że to on już jest nasz, nie? Ale odpoczął, wydobrzał i poleciał dalej gdzieś. Według tej obrączki, którą miał na nóżce, to doszedłem według internetu, że on gdzieś z Niemiec pochodzi, prawda? I prawdopodobnie leciał. No i to był taki zagubiony ptaszek, prawda? No i dlatego ten tekst właśnie przypomniał mi tą historię z tym gołębiem, który gdzieś jest zagubiony, wystraszony. I właśnie tak człowiek nieraz ma podobne przeżycia, oczywiście pewnie głębsze niż ptak, który zagubił swoje miejsce, skąd pochodził, albo ktoś po prostu, jakiś drapieżnik go stamtąd przepędził. W historii biblijnej znajdujemy opowieści o ludziach, którzy stracili ojczyznę, dom rodzinny, musieli emigrować i to w zasadzie zostali podbici jako niewolnicy. No i to wiemy, że była taka historia dotycząca narodu wybranego, Izraela, którego podbili Babilończycy w tamtym czasie. Babilończycy prowadzili taką politykę, że te najbardziej wartościowe warstwy społeczeństwa starali się wykorzystać w ten sposób, że przesiedlali ludność, szczególnie rzemieślników czy wyższe warstwy społeczeństwa, no i prowadzili tego typu politykę, że starali się jakby ich, dzisiaj to byśmy użyli słowa, wynarodowić, prawda? Ale po prostu chodziło o to, żeby oni w pełni wprzęgli się w służbę nowemu krajowi, gdzie mieszkali i gdzie też były właśnie te babilońskie rządy. No ale Izraelici rozpaczali za swoją ojczyzną, tak jak tekst tutaj mówi, prawda? Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy, płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. I tutaj werset 4 jest taki jakby poruszający, który mówi: jakże mamy śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi? A więc dla nich to wspomnienie ojczyzny, świątyni, góry Syjon, Jerozolimy, to było coś, co przechowywali w sercu. Jeśli ktoś by miał to porzucić albo zapomnieć, to nawet go jakby potępiali. To był ktoś, kto był dla nich przeklęty. No właśnie, a drodzy, jest takie powiedzenie, które funkcjonuje, że starych drzew się, co? Nie powinno przesadzać, tak? No i byśmy się z tym zgodzili, prawda, że człowiek, który jest już wiele lat, żyje w danym terenie, no to dla niego szczególnie jest trudno, gdyby miał się gdzieś przeprowadzić, bo na przykład no nie ma się kto nim opiekować tutaj, bo dzieci gdzieś mieszkają w innej części kraju czy poza krajem. No i teraz co robić, prawda? Czy jechać za dziećmi, czy nie jechać? A czy one w ogóle chcą, czy nas nie chcą? To też jest inne pytanie. No ale czy jest możliwe, żeby człowiek starszy, którego okoliczności jakby przymuszają do tego, żeby zmienił miejsce zamieszkania, czy to rzeczywiście będzie człowiek nieszczęśliwy, czy może jest jeszcze jakaś inna wersja, inna perspektywa? No i gdybyśmy tak odwołali się do historii biblijnych, to co byśmy na ten temat powiedzieli? Ano są w Biblii takie historie,
które można powiedzieć, jeśli chodzi o te drzewa stare, to z Bożego polecenia te drzewa stare były co? Były przesadzane, tak? No mamy taką historię Abrahama. Znalazłem taki slajd, on mi pod jednym względem nie pasuje do Abrahama, bo tam jest dużo dzieci. A wiemy, że Abraham w tym czasie nie miał dzieci. To by bardziej może do Jakuba pasowało, ale ja wpisałem Abraham i akurat coś takiego się pojawiło, a żeby ładny slajd, no to go tutaj umieściłem. Prawda? Być może to też tam były dzieci, ale na pewno to nie były dzieci kogo? Abrahama, no bo mimo podeszłego wieku Abraham nie miał jeszcze dzieci, wędrując do ziemi obiecanej, chociaż Bóg mu obiecał, że da mu tą ziemię i potomstwo jego rozmnoży jak gwiazdy. No to lata mijały, a my wiemy, że to się nie spełniało, aż nadszedł czas, który Bóg uznał za właściwy, że Abrahamowi także narodził się syn. No, najpierw to był taki syn, gdzie Abraham pomagał Bogu, prawda? No i narodził się Ismael, ale ten syn obietnicy, Izaak, narodził się rzeczywiście już bez pomocy ludzkiej, ale na szczególną interwencję. Mówiąc jeszcze o takich biblijnych historiach, gdzie ludzie byli przymuszani okolicznościami, warunkami do zmiany miejsca zamieszkania, to na przykład mamy taką wypowiedź i to jest związana z nauką Pana Jezusa, że na przykład gdy chrześcijaństwo będzie się rozwijać i pojawi się sprzeciw, pojawią się prześladowania, to w jaki sposób chrześcijanie mieli się według tej rady zachowywać, którą sam Pan Jezus daje w Ewangelii? Ano mieli po prostu zmieniać miejsce pobytu. Mieli emigrować ze swojej może małej ojczyzny na początek i gdzieś mieli udawać się do innego miasta, tak? I wiemy, że tak rzeczywiście było i to już Dzieje Apostolskie opisują, że tego typu sytuacja zdarzyła się w Jerozolimie, bo pierwsze prześladowania kościoła chrześcijańskiego ze strony właśnie miały miejsce Żydów, którzy w Jerozolimie rozpoczęli prześladowanie tamtejszej gminy uczniów Jezusa Chrystusa. Albo inne polecenie, które także znajdujemy w Ewangelii, prawda? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. No przecież tego typu polecenie było związane w tamtych zwłaszcza czasach z czym? Z dalekimi wędrówkami, kosztownymi podróżami, prawda? A często po prostu ze zmianą miejsca pobytu, zamieszkania. No i tak faktycznie w przypadku apostołów było. Ja czytałem opracowania, one są takie niezbyt mocno udokumentowane, ale w zasadzie to wszyscy oni umarli gdzieś poza terenem Izraela, czy to zginęli, bo przyjmuje się, że większość apostołów zginęła śmiercią gwałtowną. A więc to było związane z tym, że musieli te rodzinne strony opuścić i wiązali się z nowym ludem, z nową społecznością i często nieraz mogło to już być rzeczywiście w późnym wieku. A więc jest ze strony Pana Boga dopuszczona taka sytuacja, że ludzie mogą zmieniać miejsca zamieszkania i nie powinni z tego powodu jakoś szczególnie szat rozdzierać, no bo to jest po prostu taka nieraz kolej życia, prawda? No ale jednak oczywiście do tej ojczyzny jesteśmy przywiązani. Wspomnieliśmy tutaj według tego tekstu z psalmu, że Izraelici także opłakiwali swoją ojczyznę i było im bardzo przykro i przeżywali to w sposób niezwykle bolesny. Czasami, i to też jest dylemat, który dotyczy chrześcijan, zadajemy sobie pytanie, a co chrześcijanin wierzący biblijnie powinien czynić, gdy
jest taka sytuacja, że no, grozi wojna, prawda? Grozi, że jeden kraj zaatakuje drugi kraj. No i jak się ma zachować chrześcijanin? Czy ma bronić tej ojczyzny? To znaczy w dzisiejszych warunkach, prawda, wziąć karabin, prawda, i strzelać, czy tam obsługiwać działo, które też, czy jakąś haubicę, czy czołg, prawda, który niszczy i zabija i po prostu sieje śmierć. Jak to powinniśmy do tego typu kwestii podejść? Znowu w obliczu tego, że żyjemy w takich czasach, gdzie często jesteśmy poddawani właśnie takiej, można by powiedzieć, pewnego rodzaju propagandzie, gdzie środki masowego przekazu mogą po prostu jakby no, w skrajne pewne poglądy przedstawiać. A więc jak to było z obroną ojczyzny? Czy to jest dopuszczalne, czy według Pisma Świętego tego typu postawa jest właściwa, czy też nie? No i drodzy, dla czytelnika Biblii oczywiste jest, że Biblia wiele takich sytuacji opisuje, że w historii biblijnej ci, którzy byli związani z Bogiem, z ludem Bożym, bronili kraju, w którym zamieszkiwali, prawda? No już nawet wspomniany Abraham, gdy był pewien konflikt, on początkowo w tym konflikcie nie brał udziału, no ale gdy jego bliską rodzinę zabrano do niewoli, pamiętacie tą historię związaną z Lotem, prawda? No to Abraham zebrał tam ilu mógł, prawda? I ruszył w pościg. No i Pan Bóg poszczęścił, że udało się to wszystko, co tam ci zdobywcy zabrali, udało się to wszystko uwolnić tych ludzi. Nie? Podobnie sędziowie, historie Księgi Sędziów, czy historia związana z królestwem później, to też często są konflikty zbrojne. I tak po prawdzie, gdybyśmy sięgnęli do Biblii, to te okresy pokoju, nie, Biblia szczególnie nie rozwija, co się wtedy działo, tylko czasami jest to skomentowane, że zeznała ziemia pokoju przez 30 czy tam 20 lat, a potem znowu było jakieś przesilenie, był jakiś konflikt. A więc wiemy, że takie typu sytuacje były i normalnie lud Boży Starego Testamentu dysponował siłami zbrojnymi, których zadaniem była obrona kraju. Pozwólcie jednak, że nie pozostawimy to tak bez jakiegoś rozwinięcia i przynajmniej cząstkowo spróbujemy jeszcze zwrócić uwagi na pewne elementy. Ja wybrałem dwie takie wypowiedzi. Jedna z nich dotyczy okresu sędziów i dotyczy pewnego sędziego i o imieniu Jefta, w czasie, gdy on został sędzią, Izraelowi groziło niebezpieczeństwo ze strony Moabitów, którzy przybyli w licznej armii, aby walczyć i zdobywać na Izraelu teren. No i wówczas Jefte, owszem, on zebrał pewne siły, tutaj jeszcze wspomnieni są Amonici, no i zadał takie pytanie: co za przyczyna, że przybyłeś do mnie, aby wojować w mojej ziemi? Próbował czego? Jak byśmy to nazwali? Próbował negocjacji. O co chodzi, prawda? Dlaczego wstąpiłeś na ścieżkę wojenną? Przecież jesteśmy sąsiadami, żyjemy. Ja się tu pomyliłem z tymi Moabitami. Ci Moabici tam byli wprzęgnięci w całą tą historię, gdybyśmy czytali, ale sytuacja dotyczy przede wszystkim króla Amonitów, który uważał, że Izrael pewien teren zajął, po prostu uszczuplając teren Amonitów. No a później Jefta tłumaczy, nie, Izrael nie wystąpił przeciwko Amonitom. Ta historia jest tam opisana. Mimo to Amonici nie chcieli słuchać tych pokojowych dążeń Jeftego, no i ostatecznie doszło do konfliktu zbrojnego,
ale widzimy, że przedstawiciel Boga dąży najpierw do rozmowy, dąży do pokoju. No, mamy też inną historię biblijną, gdzie Pan Jezus, gdy miał być aresztowany, no to zdarzyło się, że Jezus został, w zasadzie nie Jezus, ale ten, który miał pojmać Jezusa, jeden ze sług kapłańskich, został zraniony przez jednego z kogo? Kto tam się wykazał gorliwością? To był apostoł Piotr, prawda? No i wówczas Jezus zainterweniował, no i podał następującą myśl. Włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby się wypełniły pisma, że tak się stać musi. Czyli jest to taka historia, w której człowiek stara się bronić, i to bronić samego Jezusa przy pomocy siły, taką, jaką dysponuje, miecza, ale Pan Jezus mówi, nie, to nie jest ta droga, którą ja rekomenduję mojemu ludowi, mojemu Kościołowi. Raczej chrześcijaństwo jest religią pokoju, a jeśli już dochodzi do konfliktów, to często właśnie prowokują je wrogowie chrześcijaństwa. I co ciekawe, tutaj Jezus podaje taką myśl, każdy bowiem, kto mieczem wojuje, to od miecza ginie. Nad tym to by można się zatrzymać i tak pomyśleć o różnych wielkich wojownikach, jak to było w ich życiu. No, gdybyśmy wzięli te ostatnie wielkie konflikty, no to faktycznie można powiedzieć, Hitler skończył nieciekawie. Popełnił samobójstwo. Z Napoleonem, który też chciał zdobyć cały świat, też było nieciekawie, prawda? A nawet inna postać, która mi przyszła do głowy, Aleksander Wielki, wspaniały zdobywca. No, zdobył cały świat, nikt go nie pokonał. No ale jednak marnie skończył. Marnie, młodo i gdzieś nie. Zdobył cały świat, a nad sobą samym nie potrafił zapanować, prawda? A więc kto pokłada nadzieję w sile, w przemocy, to daleko nie zajdzie. Można by wspomnieć Stalina, człowiek mocarny, prawda? Pokonał Hitlera, trząsł połową Europy. No ale gdy umarł, to własna ochrona bała się wejść. Wiedzieli, że coś tam się z nim mogło stać, ale bali się wejść do pokoju. Gdyby prawdopodobnie wcześniej była reakcja, to być może by żył jeszcze. A więc człowiek samotny, bojący się otoczenia. Otoczenie bało się jego. Cóż to za życie? Cóż to za jakaś wielka korzyść z tego, że się jest władcą całego świata, jak człowiek żyje w lęku, strachu o własne życie. A jeszcze ciekawa tu jest taka myśl, prawda? Bo tutaj odnośnie wojska. Okazuje się, że wojsko może być z aniołów. Tak? Aniołowie mogą być, można powiedzieć, takimi bożymi żołnierzami. No i ten tekst Chrystusa na to też wskazuje. Nie? To jest nie jedyny przykład, no ale nie mamy czasu, by tu wszystkie biblijne przykłady dawać. Nie? A więc dopuszczalne jest według Pisma Świętego, aby bronić ojczyzny, ale oczywiście tutaj nieraz sytuacje są wątpliwe, bo jedni atakują, drudzy się bronią, różne argumenty są używane, a Pan Jezus jeszcze powiedział coś takiego, że wiecie, że władcy tego świata, to tej władzy, która im jest dana, to nadużywają, tak?
rządzą samowolnie, mają jakieś czasami chore ambicje, prawda? I wciągają w to ludzi. No i w związku z tym często jest rzeczywiście poważny dylemat moralny, gdzie chrześcijanin musi wybierać, w jaki sposób się zachować, i wydaje się, że tutaj głos sumienia i raczej unikanie brania udziału w wątpliwych akcjach jest tą drogą, którą powinien wybrać. No tak. Tak, czyli walka bez... A w ogóle, jeśli chodzi o historie biblijne, to bardzo często było tak, że Izraelici mieli uzbrojenie, mieli miecze, byli przygotowani do walki, a Pan Bóg za nich walczył, tak? Też tak bywało, nie? Tak. Także wiemy, że to Pan Bóg działa nieraz za człowieka, chociaż czasami i człowiek, bo to można powiedzieć tak: Panie Boże, Ty za mnie załatw. A gdy Bóg mówi: ja Cię po to posyłam, żebyś Ty też tam miał w tym udział, to nie należy się od tego, co Bóg czyni, stronić. Nie? Dobrze, wspomnieliśmy o tym, że Izraelici tęsknili za swoją ojczyzną, za swoim rodzinnym krajem, a więc było coś takiego w ich sercach, co możemy nazwać miłością do swojej ojczyzny, podobnie jak w sercu poety Mickiewicza, tułaczy, którzy gdzieś wędrowali, czy to na zachód, czy na wschód, jeszcze gorzej, gdzieś tam ich wysyłano na Syberię, prawda, gdzieś do tej nieludzkiej ziemi. No i z tego powodu musieli przebywać na obczyźnie, w trudnych sytuacji, gdzie rodziny często były rozdzielone. A więc miłość ojczyzny jest elementem, który także jest związany z Biblią, chociaż przede wszystkim człowiek powinien wiązać swój los z Bogiem. A drodzy, a co byśmy powiedzieli o takim zagadnieniu jak dwie ojczyzny? Jest coś takiego dopuszczalne, czy ma się tylko jedną ojczyznę? No tak to też nazwałem, podwójne obywatelstwo. Nie? Proszę? To dotyczy chrześcijan, tak. Rzeczywiście jest taki element, który możemy tutaj wykorzystać za chwilę, do tego sądzę, co brat ma na myśli, nawiążemy. Ale pozwólcie, że znowu podzielę się tutaj własnym takim doświadczeniem. W związku ze służbą, którą wykonuję, i teraz mówię o takiej małej, lokalnej ojczyźnie, zmieniałem miejsce zamieszkania w swoim życiu kilkukrotnie, na wiele lat można powiedzieć. No bo tak, do okresu wieku szkoły podstawowej mieszkałem w Myszkowie. Tak? Szkoła średnia to Katowice. Przez 5 lat byłem związany w dużej części czasu z Katowicami. Później przyszedł czas studiów. Kolejne 5, a nawet 6 lat to Kraków. Później powstało pytanie, co dalej, no, skoro w moim sercu zapragnąłem służyć w służbie kaznodziejskiej, a do końca nie zdawałem sobie sprawy na tym, na czym to polega. Nie? Ale wiedziałem, że mogę być, mieszkać w różnych częściach. No więc 3 lata w Kalwarii Zebrzydowskiej, rok potem w Myszkowie, a potem 5 lat w Przemyślu. To mnie się wydawało, drodzy, przepraszam, że to powiem, ale ten Przemyśl to dla mnie było tak jakby trochę zesłanie. Tak, takie miałem myśli. Nie? A dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo ciepło wspominam tamten okres i tamtejszy zbór i tamtejsze zwyczaje, takie troszkę już lwowskie, takie kresowe, i tamtejsze nawet potrawy takie szczególne, które bracia i siostry przynosili do zboru.
No później kolejnie tutaj niedaleko Bielsko-Biała, też taki teren, gdzie i o Żywiecczyznę się ocierałem i powiedzmy samo Bielsko, czy tam cieszyńska strona. Później Opole. W Opolu byłem najdłużej, 17 lat, prawda? No i też człowiek tam jakoś się przywiązał do tego Opola. No i jak była kolejna decyzja, no to też tak trochę człowiek już z żalem to Opole opuszczał, bo już był przywiązany, prawda? I do zboru. A w końcu sobie pomyślałem, Panie Boże, przecież to nie mój zbór, to jest Twój zbór. Jedziemy na nowy teren. Będziemy mieli nowych przyjaciół, nowych znajomych, prawda? Nowe doświadczenia. I tak można powiedzieć, że w każdym miejscu gdzieś kawałek tego serduszka został, prawda? I gdzieś po prostu, jakby można powiedzieć, ta ojczyzna się troszkę poszerza, w tym sensie, że człowiek się staje jakby takim nie że obywatelem świata, nie? Ale gdzieś, gdzie są ludzie i gdzie nawiązują się bliskie relacje między ludźmi, no to jest to coś rzeczywiście, co możemy powiedzieć w pewnym sensie taka ojczyzna, nie? I to jest nie dwie, ale nawet więcej, tak jak z tego opowiadania by mogło wynikać. No, ale są teksty. Czy ja tu coś nie przeszkoczyłem? Tak. Tak, jest taki tekst, który jeszcze wcześniej niż Filipian przeczytamy. Jest mowa o ludziach, tu szczególnie to dotyczy Abrahama i tego okresu, gdzie list do Hebrajczyków komentuje, że oni otrzymali od Boga pewne obietnice, mówimy szczególnie o Abrahamie, że tą ziemię, do której masz się przeprowadzić, a on, dowiadujemy się, że on nie wiedział, dokąd idzie. Pan Bóg go jakoś prowadził i on wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. No? Szedł w ciemno. No? Zaufał Bogu na 100%, a wychodził z bogatego kraju, prawda? My wiemy, bo wykopaliska to pokazały, Ur chaldejskie. W tamtym czasie to było no, taki kraj, gdzie była wysoka cywilizacja. A on szedł o kiju, prawda, z jakimiś tam zwierzątkami i to był cały jego dobytek, no i szedł na nowy teren, nie? Ale on uwierzył Bogu, no skoro Bóg jest na pierwszym miejscu, uwierzył, no i zabrał, można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu było takie, że on szedł całą rodziną, prawda, nawet ojca zabrał, ten Lot też chciał z nim iść, z żoną szedł, prawda, no z pewną grupą ludzi, bo to wtedy takie plemiona funkcjonowały i on był, można powiedzieć, takim przywódcą pewnej grupy ludzi. No ale szedł w ciemno, prawda, i dowiadujemy się, że on miał inną nadzieję. On uznawał, że tak naprawdę życie ludzkie to nie jest jedno miejsce, to jest wędrówka, to jest pielgrzymka. Nasze życie, według Pisma Świętego tutaj doczesne, to jest podróż. Tak? To nie jest stałe miejsce, gdzie na zawsze mamy się przywiązać, ale to jest pewna podróż, to jest pewna wędrówka. Nie? No i tutaj dowiadujemy się, że jest taka ojczyzna lepsza, wspanialsza, niebieska, czy niebiańska raczej by należało powiedzieć, prawda? Bo to nie o kolor chodzi, ale o miejsce. A więc Bóg ma dla nas niespodziankę, ma piękne miasto niezwykłe, w którym kiedyś lud Boży będzie mógł zamieszkać. No i a list do Filipian jeszcze wyraźniej mówi o tej ojczyźnie, mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciała w postać podobną do uwielbionego swojego ciała. Tak. A więc jest tutaj ta wspaniała obietnica, która dotyczy także naszej drugiej ojczyzny, tej prawdziwej, byśmy mogli powiedzieć, tej wiecznej,
o której znowu możemy tylko na zasadzie tego, że Bóg nam obiecał, że powiedział, że nas tam zabierze, możemy Mu ufać. No i tak jakby tak wędrować, żeby się Jemu podobać, prawda, i żeby kiedyś uznał nas za godnych do przyjęcia do tej ojczyzny, bo wiecie, ta ojczyzna ma pewne swoje zasady, tak? Na pewnych warunkach, ale też mi chodzi o to, że nie wszyscy by się tam czuli dobrze, tak? Bo pewni ludzie, którzy wyznają inne wartości, inne zasady, to przebywanie w otoczeniu ludzi, którzy są tylko uprzejmi i tylko są samolubni, nie są samolubni i którzy nakierowani są na drugą osobę, no a tu taki człowiek, który ma inny kierunek w życiu, no to on by się tam naprawdę ciężko czuł, źle by mu tam było i wolałby chyba gdzieś zapaść się pod ziemię. O, jest jeszcze inna piękna historia. Oto pewna kobieta wyszła za cudzoziemca, który przybył do jej ziemi, ale mąż zmarł. I tak się zdarzyło, że ta kobieta została z kim? Z drugą kobietą, starszą, prawda? Z teściową, tak. Ta przysłowiowa teściowa się pojawiła, tak? Ale tam te relacje między synową a teściową nie były typowe. I synowa wypowiada wyjątkowe zdania. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, odeszła od ciebie, albowiem gdzie ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Popatrzcie, jakiego wyboru dokonała Rut. Lud twój, a znała ten lud? Nie znała. To było dla niej, chociaż to był sąsiedni lud, prawda? Bo to nie były jakieś niewiadomo, ale ona nie znała, nie? Znała tylko kogo? Męża, znała teściową, no prawdopodobnie teścia mogła znać i szwagra. Znała tą rodzinę jedną, nie? Ale widocznie w tej rodzinie, przynajmniej niektórzy członkowie tej rodziny tak się zachowywali, że ona, gdy to wszystko oglądała, to powiedziała, niech się dzieje, co chce. Chociaż ta teściowa jest w tak samo tragicznym położeniu, jak może jeszcze gorszym niż ja, to ja decyduję się związać sobie jej los z jej losem. A skoro ona zdecydowała się wrócić, to ja idę z nią. Ja chcę być tam. Nie chcę być. Tak. Ale ona też płakała. Też tam była walka, tylko rezultat był troszkę inny, tak? No i drodzy, znalazł się ktoś, kto docenił decyzję tej dziewczyny, można no, kobiety raczej niż dziewczyny, bo to już mężatka, nie? Wdowa w zasadzie. I w szczególny sposób do niej przemówił. Nie? No i znamy tą historię, był taki człowiek imieniem Boz, a ta dziewczyna biedna, żeby pozostać przy życiu, żeby utrzymać siebie i swoją teściową, to na początku po prostu zbierała kłosy, żeby było na chleb, tak by można powiedzieć, nie? Żeby można przeżyć ten woreczek z jęczmieniem gwarantował, że nie poumierają z głodu. Nie? No i dowiadujemy się, że ten Boz mówi do tej kobiety, do tej dziewczyny tak. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, czy on to tak się przejął tą historią, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek
i niech będzie pełna twoja odpłata od Pada, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Tak. A więc wyjątkowe, piękne słowa, które no myślę, że tą kobietę na pewno zbudowały w jej trudnej sytuacji, w której w tamtym czasie była. Znalazłem zdjęcie, gdy wpisałem Mojżesz. No i załóżmy, że ten młodzieniec to właśnie jest młody Mojżesz, bo Mojżesz to kolejny taki bohater, którego chcemy wykorzystać i którego doświadczenie chciałbym tu przytoczyć. A ono też jest związane z pewnymi wyborami. Tak? Gdzie jest jego ojczyzna, gdzie jest jego lud? Tak to, bo tam może nie tyle o ojczyznę chodziło, ale o lud. Tak? No ojczyzna też, bo mieszkał w Egipcie. Tak? I kim był w tym Egipcie jako młody chłopiec? Był księciem. Tak? Była szansa, że będzie faraonem. Tak? To była niezwykła perspektywa. Ale jednak ten młody człowiek wiedział, że ma matkę, ma ojca, którzy są niewolnikami, którzy są zatrudnieni przy wyrobie cegieł. Nie są Egipcjanami. I wiedział, że ich religia, a religia egipska, to są dwie różne religie. I rozumiał, że ta religia niewolników to jest religia jaka? Właściwa, prawdziwa. O tym wiedział. Nie? No i stanął przed pewnego rodzaju wyborem. No i o tym wyborze Mojżesza czytamy takie oto zdanie. To jest list do Hebrajczyków, Nowy Testament. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Jest ciekawe, że on w ogóle jako książę Egiptu to nie pozwalał, żeby go nazywano, że on jest syn córki Faraona. Pewnie to dla tej kobiety było przykre, bo ona też w pewnym sensie zachowała się szlachetnie, adoptując to dziecko, uważając je za swoje. No ale jednak ostateczna decyzja, którą drogą chce iść, to należała do młodego człowieka, który zdecydował. Ja nie jestem Egipcjaninem. Ja jestem Hebrajczykiem i proszę w ten sposób się do mnie odnosić. Tak możemy sobie wyobrazić, prawda? On wybrał, że chociaż to życie, można powiedzieć, egipskie było lekkie, łatwe, przyjemne i pełne doczesnych rozkoszy, to on chciał iść według nauki Bożej, według prawa Bożego. I to było, drodzy, coś wyjątkowego. Za to tą decyzję Mojżesza Bóg bardzo docenił i wiemy, że Mojżesz został nie tylko że przywódcą narodu, ale wyjątkowym prorokiem, z którym Bóg bezpośrednio się kontaktował, który rozmawiał z Bogiem tak jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem, gdzie Bóg mu objawiał swoje myśli i gdzie Mojżesz mógł właśnie przekazywać później to, co od Boga otrzyma. A więc, drodzy, w kontekście naszej ojczyzny wiecznej, tak? Pismo Święte mówi, że gdzieś tam, w przedstworzach, jest nasza ojczyzna. I gdy uda wam się być w terenie, gdzie będzie widać gwiazdy, bo w Sosnowcu widać gwiazdy, czy słabo z tym? Czasami widać, ale jak mamy dużo świateł, to jest kłopot. Nie? Ale już tam w Sikorce, Dariusz, to już tam ma chyba większą szansę. Tak? No, ale przypuśćmy, że będziemy mieć szansę zobaczyć niebo, to możemy sobie pomyśleć,
zdjęcie gwiazdozbioru Oriona. Mamy tutaj niezwykłe. Tak? No, dla mnie, wiecie, tego typu zdjęcia to są dowodem, że Pan Bóg to wszystko stworzył. Wiecie dlaczego? Bo doszedłem do zrozumienia, że gdyby to było wszystko dziełem przypadku, chaosu, wybuchu, to powinno to być wszystko brzydkie, nie jakoś zorganizowane, prawda, nie jakoś takie harmonijne, tylko wszystko powinno być tak, jak mamy zdjęcia tam, nie wiem, z frontu, prawda? No i jak tam są wybuchy, prawda, jakieś takie działania, no to potem teren jest jaki? No zdewastowany, nie ma tam nic pięknego, prawda? Byśmy mogli powiedzieć, krajobraz gorszy od księżycowego. A niebo jest piękne, wspaniałe. I to, co nawet człowiek nie widział, bo powiedzmy, no myśmy się przyzwyczaili i to nam się wydaje piękne, bo to widzimy. Ale to, co teleskopy pokazują, to wcześniej człowiek tego nie widział. A to w dalszym ciągu jest piękne i niezwykłe i wszyscy są tym zachwyceni. I ci, którzy to odkrywają, no i my także podziwiamy. I drodzy, tam gdzieś, nie wiemy dokładnie gdzie, ale tam gdzieś w niebie, gdzie jest tron Boży, tam jest nasza prawdziwa ojczyzna. I tam, według obietnicy Słowa Bożego, Pan Jezus kiedyś nas zabierze. Powiedział to w pięknych słowach. Tam w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Starczy dla każdego. Przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Można powiedzieć, gdy znajdziemy się w tym wyjątkowym miejscu, w tej wiecznej ojczyźnie, to wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że nasza wędrówka życia dobiegła końca. Bitwa zakończona. Tak? Walka zwyciężona. Bo myśmy też o tym mówili. W kontekście hasła Bóg, honor, ojczyzna jesteśmy żołnierzami, tak? Tylko walczymy innym orężem, tak? Uciekło mi na moment to słowo. Innymi narzędziami walczymy, ale jesteśmy żołnierzami w Bożej armii, tak? I wędrujemy, walczymy, toczymy bój nie z krwią i z ciałem, z inteligentnymi istotami. A jeszcze do tego dochodzi nasza krew i ciało, prawda, jako nasze wrodzone złe skłonności, ale dzięki naszemu wodzowi zwyciężyliśmy, prawda, i możemy zwyciężyć też ostatecznie. I kiedyś Pan Jezus zabierze nas do wspaniałej ojczyzny. Życzę, żebym ja tam był i żebyście wy tam byli. Na koniec chciałbym zapytać, czy może do tego tematu byłyby jakieś uwagi? Chcielibyśmy rozwinąć jeszcze jakąś myśl? Bardzo proszę. Biblia sprawozdaje w objawieniu, w Apokalipsie, że nowa ziemia i nowe niebo będą odtworzone i tu będzie mieszkanie Boga z Jego ludem. To prawda, tak? To już jest rozwinięcie tej myśli. Ale bój już się zakończy, jak będziemy w tej niebiańskim domu, gdzie jest dom Ojca. Zresztą tam, gdzie dom Boży, tam i nasza ojczyzna. Więc na początkowo to będzie niebo, tak? Dobrze. A drodzy, pozwólcie, że takie jeszcze ziemskie pytanie, z tej kategorii ziemskich pytań, prawda? Myśmy tego nie omawiali, ale spróbujmy tutaj jakby takie nasze myśli, które może Bóg nam dał. Kiedy ziemska ojczyzna ma szansę dobrze się rozwijać z Bożym błogosławieństwem, kiedy ma szansę być w dostatku,
kiedy ma szansę być, można powiedzieć, takim wiodącym krajem wśród innych krajów. Takie pytanie z dziedziny doczesnych, ale w kontekście Boga, prawda, który błogosławi swoim ludom czy krajom. Jak byśmy tą myśl rozwinęli? Kiedy Boże prawo będzie przestrzegane. Czyli kiedy standardy, Boże standardy moralności będą szanowane w danym społeczeństwie. Dziękuję. Od rządzących coś zależy? Na pewno, nie? Każdy ma jakąś... Dużo od rządzących zależy, prawda? Ale ci rządzący powinni rządzić sprawiedliwie, tak? Powinni podejmować rozsądne decyzje, by tak można powiedzieć, w bojaźni Bożej, tak? No takiej... Wiemy, że... Mnie się wydaje, że gdy ludzkość poddałaby się wprowadzeniu Boże z zupełności, to wtedy to może być... Bóg sobie tak wyobrażał, bo wybrał sobie lud izraelski, prowadził ich do Kanaanu i chciał, żeby żyli w wielkiej szczęśliwości, no ale nie spełnili tej nadziei Bożej Izraelici. Mało tego, to Królestwo Boże, które by tam było, ono wtedy by się rozszerzało na kolejne ludy, które widząc Boże błogosławieństwo, mogłyby to przyjmować. Tak? No to tak, takie byłoby zamierzenie, które mogłoby się zrealizować. No wiemy, że to wszystko inaczej idzie i raczej idzie wszystko ku upadkowi, ku demoralizacji, prawda? No i kiedyś Pan Bóg to przerwie, kiedy to już zajdzie za daleko z Bożego punktu widzenia. Drodzy, serdecznie zapraszam na jutrzejszy wykład. On będzie miał tytuł Tułaczy los. Na ten temat można dużo mówić, nawet dzisiaj już sporo żeśmy powiedzieli. Ale myślę, że zaskoczę Was właśnie tematem jutrzejszym. Także będziemy mówić o tułaczym losie, ale zobaczymy, czy zgadniecie, czy się domyślicie, czy jednak będzie pewne zaskoczenie. Serdecznie zapraszam. Wierzę, że będzie to też błogosławiony wykład. A może zakończymy nasze spotkanie modlitwą. Kilka słów modlitwy. Łaskawy Boże, pragnę podziękować Tobie za dzisiejsze spotkanie, za to, że nam błogosławiłeś i że mogliśmy mówić o naszej wiecznej Ojczyźnie, gdzie nie będzie już wojen, podziałów, ale będziemy razem z naszym Ojcem w bezpiecznym kraju, tam gdzie te problemy, które powodują, że nasze życie nieraz jest bardzo trudne, nieznośne, wszystkie zostaną rozwiązane. Jeszcze raz proszę błogosławieństwo dla wszystkich obecnych i dopomóż, abyśmy mogli spotkać się też jutro w jeszcze większej liczbie. Niech Pan błogosławi i niech rozpuści nas do domów, abyśmy dotarli do nich szczęśliwie. Prosimy o to gorąco. Amen. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.